zakończyła się budowa ronda na ulicy Wierzejskiej. Inwestycja na tym się nie kończy. Prace podążają w kierunku Słoneczka. Rondo na ulicy Wierzejskiej to już nie jest miejsce budowy. Z docelową organizacją ruchu oddano je 6 maja. Budowa ronda była pierwszym elementem większej inwestycji w tym rejonie miasta. Pierwszy etap tej szerszej inwestycji, która obejmuje nie tylko wybudowanie samego ronda, ale również ścieżki rowerowej, o której trzeba wspomnieć, ale przede wszystkim drogi łączącej Słoneczko, gdzie wybudujemy parking na około 100 aut właśnie z rondem. I bardzo ważnym aspektem jest również wybudowanie łącznika, który połączy drogę, o której wspomniałem, z ulicą Miast Partnerskich. To pozwoli również uaktywnić pod kątem gospodarczym tereny przy ulicy Miast Partnerskich. W trakcie budowy ronda położony został wodociąg i kanalizacja deszczowa. Co ważne, z ekologicznego punktu widzenia zamontowano specjalne przejścia dla płazów oraz w pobliżu ronda ustawiono nowe latarnie, które swoim wyglądem wkomponowują się w leśny krajobraz. Teraz drogowcy prowadzą prace związane z budową ulicy do plaży Słoneczko i łącznika z ulicą Miast Partnerskich. Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Dzięki ostatnim pracom na całym odcinku od ulicy Dmowskiego do przedszkola samorządowego nr 7 jezdnia wraz z chodnikiem zyskały nową jakość. Nową jakość niebawem zyska również ulica 1 Maja. Tam pojawi się nie tylko nowa jezdnia, ale również chodniki. W Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Modernizację przejdzie cały odcinek od wyremontowanej części przy ulicy Wojska Polskiego aż do ulicy Hutniczej.